Hej, witajcie w kuchni kwasiora. Potrawą, którą chciałbym Was dziś uraczyć, będzie potrawa wywodząca się jeszcze z kuchni litewskiej. Daniem tym był wielce zafascynowany Michał Serwacy Wiśniowiecki. W tamtych czasach był najpotężniejszym magnatem na Litwie. Poprowadził wojska w wojnie domowej o Litwę i wygrał tę wojnę. Był wielkim sprzymierzeńcem króla Polski Augusta III Sasa oraz przyjacielem rodu Radziwiłłów. Inne postaci wywodzące się spod tego potężnego rodu, spod herbu Korybut, no to na przykład Michał Korybut Wiśniowiecki, król Polski, czy też Jarema Wiśniowiecki, zwany też młotem na kozaków. Potężny ród. No niestety Michał Serwacy był jego ostatnim przedstawicielem. Ponoć pogrzeb trwał 3-4 dni. Przedstawione były wszystkie sylwetki jego przodków, a na samym końcu uroczyście została rozbita tarcza herbowa rodu, świadcząca o tym, że koniec rodu nastąpił, nie ma już kolejnych przedstawicieli, którzy mogliby to pociągnąć. Męskich oczywiście, no bo kobiece jakby w tamtych czasach nie ciągnęły niteczki dalej. Ale, wróćmy do gotowania, wróćmy do kuchni. Potrawą, którą ostatni przedstawiciel rodu Korybut tak bardzo lubił, był to kugelis, a z litewskiego kugielis. Jak go przyrządzić? Zapraszam! Ach, cóż za pogoda. Najpierw słońce, teraz grad. Mam mięsiwo oraz wszystkie pozostałe składniki. Czas rozpoczynać, bo nie wiem jak to dłużej tutaj będzie. Tam są czarne chmury, tu było gdzieś słoneczko. Zobaczymy. Do przygotowania kugielisa z litewskiego będziemy potrzebowali sól, ziemniaki, czosnek, cebula, śmietana gęsta, kwaśna, jaja, w miseczce znajduje się czarny pieprz, odrobina mąki, w beczułce mleko, a tutaj boczek dojrzewający. Może też to być słonina, może być podgardle, może to być wędzone, surowe, może być tak jak w tym wypadku po prostu dojrzewające mięsiwo. Jak przygotować sobie taki boczek? Można zobaczyć na innym moim filmie pod tytułem po prostu boczek dojrzewający. No i są generalnie dwa sposoby na przygotowanie tego dania, o czym powiem później. Zacznijmy od obrania ziemniaków, bo to jest czynnik wspólny tych dwóch wersji. Kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Miejmy nadzieję, że wraz z tym słońcem i z tymi szalejącymi wiatrami przyjdzie wiosna, a marzanna na zawsze na ten rok zostanie już przepędzona. Ziemniaczki są obrane, czas teraz na cebulę, muszę je przykryć na pół i obrać z łupinek. Cebula jest już obrana, a te łupinki latają mi tu wszędzie po lesie na tym kwietniowym wietrze. Idę umyć ziemniaczki i sprzątnąć te wszystkie skórki. Ziemniaczki umyte, odsączone. Tutaj jest tarka, miseczka oraz duża gliniana micha, do której będę to wszystko tarł. Teraz muszę oddać się tej jakże frasobliwej czynności, a mianowicie na drobnych oczkach utrzeć te wszystkie ziemniaki. Zacząłem już kroić sobie cebulę. Jak widzieliście, ziemniaki są już potarte. Trochę mi to zajęło, ale jestem pewien, że smak kugielisa w zupełności mi to wynagrodzi. I teraz jak widzieliście, ziemniaczki tarłem na dwóch rodzajach tarek, na dwóch rodzajach oczek. Na tych takich drobnych, w drobny makaronik i na tym takim drugim, dużym, o dużej powierzchni, rozcieracz możemy to nazwać. Chodzi o to, żeby ziemniaki puściły wodę, którą zaraz ulejemy, a także, żeby sam kugielis miał taką ciekawszą fakturę. Kroję dalej cebulę w drobną kostkę. Nadmiar wody jest odlany, a cebula pokrojona. I teraz, mówiąc o kugielisie, tak jak to zrobiłem na początku, powiedziałem, że są jego dwa rodzaje, dwa warianty, dwie drogi, jak go przygotować. Pierwsza mówi o tym, że tą cebulę, którą pokroiłem, razem z mięsiwem muszę przesmażyć na skwareczki i te skwareczki dodać do masy ziemniaczanej, to wszystko zapiec.
Druga szkoła mówi jednak, że do tej masy ziemniaczanej dodają teraz surową cebulę pokrajaną w drobną kostkę i pozostałe składniki, po czym wsadzą to do pieca i piekę. A z pozostałej części cebuli oraz z mięsiwa robią skwarki i taki gotowy już kubielis okraszam tymi skwarkami i odrobiną śmietany. Którą wersję wy wybieracie, decyzja należy do was. Ja dzisiaj przygotuję tą drugą, kubielis sauté okraszony skwarkami. Czosneczek, pięknie pachnie. Teraz pokaźna szczypta soli. No i trzeba to wszystko zalać gorącym mlekiem, po którym właśnie się udaje, ponieważ to mleczko, no nawet go nie podgrzewałem, bo przecież zanim to wszystko bym zrobił, by ostygło, a po co podgrzewać dwa razy. Także zaraz się widzimy. Jest i gorące mleczko. Wlewam je teraz do środka, mieszam całość doskonale, aby wszystkie składniki utworzyły jedną spójną masę, po czym wylewam to na formę do pieczenia. W tym wypadku jest to brytfanna, może być jakakolwiek inna, ale jedna ważna rzecz. Kugielis, podobnież jak polska potrawa, nazywająca się żuchel, musi być wylewany i zapiekany dosyć cienką warstwą. Ja nie wiem, na trzy palce to jest maks. Tak po prostu musi być. Inaczej, jeśli nalejemy tego zbyt dużo, on się nie upieczy tak, jak upiec się powinien. Do gotowej masy dodaję również nieco oleju, w tym wypadku jest to olej rzepakowy. Jeśli robimy kugielis w wersji ze skwarkami w środku, no to ten etap możemy pominąć. Wyrównuję masę łyżką, ona jest rzadka, ona ma być rzadka, ale wygląda zacnie już teraz. Pieczemy to w temperaturze 200 stopni przez godzinę czasu, aż ładnie się góra zabrązowi. Piekarnik ustawiamy góra-dół. Kugielis piecze się, a ja w międzyczasie pokroję mięsiwo i cebulę i wytopię z tego skwary. Haha, minęło półtorej godziny, dookoła roznoszą się fenomenalne aromaty, co świadczy o tym, że kugielis jest już gotowy. Nałożę go teraz na talerz i zjem w towarzystwie kiszonek oraz zakwasu buraczanego, bo tak go się jadać właśnie powinno, szczególnie o tej porze roku.
I tym sposobem kugelis jest już gotowy. Zachęcam Was bardzo serdecznie, róbcie go sobie w domowych zaciszach i kosztujcie, jaki jest pyszny. A jakby to powiedział sam Michał Wiśniowiecki, na tak zacne jadło, aż sama gęba się śmieje. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej! Плячу з устою, жуведу з шкапою. Ей-ей-я-я, жуведу з шкапою. Мусу катку слабий друт, стік розбува каралю. Ей-ей-я-я, стік розбува каралю.